Mamy 5 tysięcy mężczyzn, których trzeba nakarmić. Oprócz tego mamy jeszcze dzieci, ich małżonki. To daje ze 20 tysięcy ludzi. Wszyscy są głodni, wszyscy cały dzień słuchali Jezusa. A Jezus podchodzi do swojego ucznia, do Filipa i mówi: daj im jeść. Ten się pyta: co mam zrobić? Jak mam ich nakarmić? Nie mamy pieniędzy. I w tym momencie przychodzi główny bohater, zaraz po Panu Jezusie, tej dzisiejszej perykopy. Przychodzi mały, głupi chłopiec. Mały, głupi chłopiec, bo przynosi 5 chlebów i 2 ryby. Jest przekonany, że może tym jakoś zaradzić. Jest przekonany, że to może pomóc. I się okazuje, że to wystarcza. Te 5 chlebów i 2 ryby Jezus rozmnaża. I ten mały, głupi chłopiec uczy mnie i ciebie jednej rzeczy dzisiaj. Że tak jak do królestwa wejdą tylko ci, którzy staną się jak dzieci, tak samo dla królestwa użyteczni będą tylko ci, którzy zaufają jak dzieci. Jeżeli chcesz służyć Kościołowi, jeżeli chcesz służyć królestwu, to musisz stanąć jak dziecko. Ze świadomością, że niewiele masz, niewiele możesz, może niewiele znaczysz, niewiele umiesz. Ale jeżeli to wszystko oddasz Jezusowi i Jemu zawierzysz, to możesz być użyteczny. Możesz być użytecznym świadkiem Jezusa. W swoim domu, dla swojego chrześniaka, dla swoich parafian, dla swoich współbraci, dla swojego męża, dla swojej żony. Możesz być użyteczny i możesz nieść Ewangelię. Możesz nieść Jezusa i zaradzać ich głodom duchowym i nie tylko. I niech dzisiaj przyświeca ci ta myśl, że masz być takim małym, głupim chłopcem, który niewiele daje Jezusowi, ale to wystarcza.